Kolejna bardzo smutna informacja dotycząca także dziecka. 11-letni kierowca BMW nie żyje. Wiózł swojego nietrzeźwego ojca. 11-letni kierowca BMW zginął w tragicznym wypadku pod Lwowem. W samochodzie było też dwóch mężczyzn, w tym ojciec chłopca. Obaj dorośli byli w stanie upojenia alkoholowego. Według policji usiąść za kierownicą pozwolił chłopcu 35-letni ojciec, który też był w samochodzie. W pojeździe przebywał również 23-letni właściciel BMW. Obydwaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Po wypadku trafili do szpitala.